wieczór. To muszę to przetłumaczyć. Nie zadając sobie pytania, czy potrafię, ale to była ogromna chęć przetłumaczenia. I szukałam wydawcy bardzo długo. I bardzo wielu wydawców mówiło mi, że no to świetne, jak opowiadałam oczywiście z wielkim zapałem, że bardzo by to chcieli wydać, ale potem były takie uwagi, że to gruba książka, no takie mało literackie i w sumie mi się nie udało. Czy to była miłość nieodwzajemniona, ale mam nadzieję, że następną moją książką właśnie będzie Widnokrąg. A potem, czy to bardzo długo trwało, bo 10 lat po tej książce wyszedł traktat o uskaniu fasoli, też nagroda Nike i też mi się ta książka ogromnie podobała i stwierdziłam, że to może od tej należy zacząć. I wtedy już pracowałam dla wydawnictwa Actes Sud i zaproponowałam tą książkę. Opowiedziałam tą książkę, zaproponowałam i od razu mi powiedziano, to jest dla nas książka. Więc pierwsze moje spotkanie to było spotkanie z dziełem, a potem było spotkanie z autorem. Ja powiedziałam Hannie Kral, którą też tłumaczę, że będę tłumaczyła Wiesława Myśliwskiego i Hanna Kral powiedziała, no to muszę zorganizować spotkanie, żeby pani spotkała autora. I spotkaliśmy się, nie wiem czy pan pamięta, na jakiejś kolacji czy obiedzie u Hanny Kral. I ja się bardzo, no taką mam stremowana i pamiętam, że pierwszą rzecz, jaką mi pan powiedział, to było, czy pani sobie zdaje sprawę, że to będzie bardzo trudne do tłumaczenia. Ja się wtedy załamałam, bo no wiedziałam, że no, czy dla to odebrałam tak, że no wątpię, że pani to potrafi. No nie to miałem na myśli. No więc dwie książki są po francusku. Jest traktat o uskaniu fasoli i ostatnie rozdanie. I mam nadzieję na Widnokrąg teraz. I wiem, że właśnie ta nadzieja na Widnokrąg jest wspólną nadzieją was wszystkich, więc wróćmy do Widnokrągu. Pani zaczęła się miłość do prozy, tak, absolutnie. Myśliwskiego przez Widnokrąg, a mimo wszystko właśnie tej powieści nie udało się jeszcze przełożyć na żaden z języków, ale rozumiem, że wszyscy macie na właśnie tą powieść teraz następną nadzieję. Oprócz nadziei jeszcze mam umowę, więc... Nie, wiem, że na niderlandzki są nie tylko nadzieje, ale bardzo wysoko postawione ambicje. Ale z Widnokręgiem, jak wygląda sytuacja w tej chwili? Właśnie umowę popisam, jestem w połowie. A na angielski? Wydawnictwo zdaje się, że podpisało umowę i ja jeszcze nie, ale będę podpisywać i będzie ta książka. Nie wiem dokładnie kiedy, ale niedługo, myślę. Krążymy już w tych pierwszych odpowiedziach wokół języka, który jest niezwykle trudny. W korespondencji mailowej przed spotkaniem różne użyliście słowa, żeby opisać ten język. Użyliście takich słów jak żywa mowa, jak gawędziarski, pozornie nieuporządkowany, ale też klarowny i jasny. Zawierający długie zdania, długie wątki, które może być trudno oddawać w innych językach. Ale teraz, gdybyśmy wrócili do takiego opisu, gdybyście próbowali ująć sedno tego języka, z którym się zmagaliście wszyscy, jakie użylibyście słowa do opisania? Może Marko od... Gadulstwo, gawęda, mowa taka, po prostu, no, nie widnokręgu, w traktacie, po prostu siedzi sobie starszy pan i mówi. Mówi bardzo wiele rzeczy, to się wszystko rozbija na różne wątki, potem się łączy, bo ta książka jest właśnie, znaczy nie ta książka, wszystkie książki są tak, jak pan mówił,
pozornie nieuporządkowany, ale jest to konstrukcja bardzo przemyślana w gruncie, ale właśnie opowiedziane jest takim, no tak sobie się mówi. I to jest na przykład na francuski jest to trudne, znaczy każdy język ma swoją logikę, każdy język ma swojego, nie wiem, ducha, geniusza i tak dalej, swój rytm, swoją melodię i akurat francuski jest językiem bardzo uporządkowanym. We francuskim jest rozgraniczenie takie bardzo zasadnicze na mowę, na język mówiony i język literacki. Znaczy jest w każdym języku, ale we francuskich pewnych rzeczy, jak się z języka mówionego, jak się przenosi do literackiego, to wydają się niepoprawne. Także się trzeba bardzo, bardzo namęczyć. Ja się bardzo... No to jest bardzo męczące tłumaczenie pana Myśliwskiego, ale jednocześnie ogromna frajda i takie zmaganie się, bo znaczy nie wiem jak dla moich kolegów, ale dla mnie to jest takie naprawdę walka z językiem i czasami no, nad jednym zdaniem się bardzo męczę. Mam wrażenie, że jak gdyby jest to taka dekonstrukcja tej konstrukcji takiej właśnie typowej pana Myśliwskiego, to wszystko jak gdyby rozbijam na kawałki i muszę z tego zrobić konstrukcję podobną, ale inną, no bo po francusku, ale żeby tego ducha, to istotę języka, znaczy nie istotę języka, no bo istota języka po francusku jest inna, no ale żeby to przekazać, żeby to mniej więcej, żeby jakąś melodię, no ja czytam na przykład, po, jak tłumaczę, to czytam na głos, bo muszę mieć, muszę jakiś rytm wyłapać, muszę. Jest to bardzo specyficzny język, bo może bo nie wszyscy autorzy piszą specyficznie. No, ja myślę, że jeśli chodzi o prozę, to jestem może trochę krótkowzroczny, że patrzę najpierw w każdym razie na zdanie, na zdania i nie na wątek. Ja się zakocham w tej prozie pana Myśliwskiego po pierwszym akapicie Kamienia na kamieniu. Byłem kompletnie rozłożony i to było jeszcze Chochow, nie wiem, w 1990 może znalazłem książkę gdzieś tam na ulicy w Krakowie, wtedy kiedy był ten taki jakiś, nie wiem czy ktoś tu pamięta, taki dziki rynek książek był w tym momencie, dużo ludzi sprzedawało na ulicy, znalazłem właśnie ten Kamień na kamieniu i w sumie po trzech, czterech zdaniach wiedziałem, że to jest absolutnie coś wyjątkowego, unikalnego. I dla mnie to w sumie to zostaje. Tak jest gadulstwo w sensie, że te opowiadania płyną, ten język płynie, ale na poziomie zdania jest takie niesamowite piękno, niesamowita zwięzłość. Właśnie o to słowo mi chodziło, bo właśnie była taka, użyłeś tego słowa w mailu do mnie, zwięzłość i mądrość. Tak, tak, taka chłopska mądrość, taki niesamowita moc powiedzenia czegoś, co jest jednocześnie prawdą, nie, jest absolutnie przeciwieństwo do pretensjonalności i te książki dla mnie to jest ciągle spotykanie się z taką prawdą wypowiedzianą najpiękniejszą polszczyzną, którą czytałem. A u pani jak było z językiem? No dla mnie bardzo ważne w ogóle jest muzyka słowa. I uważam, że pisarz Myśliwski jest muzykiem, który ma absolutne ucho wrażliwe i który słyszy wszystkich swoich bohaterów, ale nie tylko słyszy, prawda, ale umie to naśladować, żeby ja, kiedy ja zaczynam to robić, to ja muszę słyszeć te noty, te same noty. I ja chyba zawsze tak u mnie bywa,
że jeżeli ja od pierwszych akapitów zaczynam słyszeć tą muzykę, to wiem, że ja chcę to tłumaczyć i ja będę. Ale w przeciwieństwie pani nigdy nie czytam na głos i powiem dlaczego. Ja kiedyś czytałam, bo ja sama sobie, kiedy czytam, to ja staram się głosem nadrobić to, co ja nie zrobiłam na piśmie. Bo to może, rozumie państwo, i kiedy ja to zrozumiałam, to ja to wszystko już pozostawię tutaj, bo ta muzyka brzmi wewnątrz. Ja w ogóle nie umiem śpiewać absolutnie, ale co u mnie tam wewnątrz, to coś ja tam pamiętam i wiem. No i ta uroda słowa, to rzeczywiście to, co pan powiedział, ja mogę podpisać się całkowicie, bo to po prostu ci ciągnie i ciągnie i ciągnie. Tym bardziej, że ja nigdy nie mieszkała na wsi. Prawda, tłumaczyłam Tadeusza Nowaka jeszcze przed Myśliwskim, to miałam niektóre doświadczenia, ale oni są zupełnie inni i tam doświadczenia były też inne. I trzeba było tylko starać się, żeby nie nadużywać tak zwanych, w nawiasie, chłopskich wyrazów. Bo jeżeli by poszły, ja nie będę tych słów wymawiać, ale jeżeli by poszły różne te słowa, ma być, no ja nie będę po rosyjsku mówiła, ale mniejsze z tym, po prostu co za nadto, to niezdrowo. Trzeba by znacznie ważniej było znaleźć odpowiedniki jakichś ludowych porzekadł, czy jakichś takich idiomów. To było najważniejsze, żeby znaleźć odpowiednik, który by nie był takim już bardzo, bardzo leżącym na wierzchu, a który byłby dźwięczał tak, jak to dźwięczy u autora. Ale pani powiedziała, że jest pani dzieckiem miasta. Czy słyszy pani, jak te głosy brzmią w języku rosyjskim w swoim otoczeniu? Czy musiała pani tutaj zastanawiać się? Czy były takie głosy? Głosy w moim otoczeniu? Tak, w języku rosyjskim, które by odpowiadały tym głosom. Ja po prostu czytałam i podczas czytania, podczas tłumaczenia prozy prawie każdego autora staram się czytać po rosyjsku autora, który jest znów współdźwięczny. I dlatego ja mogę powiedzieć, że ja coś słyszałam zupełnie innego, ale zawsze coś mogłam znaleźć, coś u autora, u Liskowa na przykład, to rosyjski znakomity pisarz początku XX wieku. Mogłam znaleźć u niego jakiś wyraz, który jak ulał mi był, bardzo był dla mnie ważny i potrzebny podczas tłumaczenia prozy XX wieku. A u ciebie? Ja nie umiem śpiewać, ja nie umiem grać na gitarze, ale słucham od rana do wieczora muzyki. Również podczas tłumaczenia? Tak, tak. Również podczas tłumaczenia. Żeby się uporać z danym autorem, to nie wiem, czy państwo też macie takie zobaczenie, że szuka się różnych możliwości, różnych tryków, różnych może błahych takich sposobów. Ja na przykład tłumacząc Witkacego, to zacząłem się 17 razy dziennie myć ręce, tak jak on to zrobił. Zacząłem się golić pod włos, tak jak on to zrobił. Tłumacząc Szymborską, muszę powiedzieć, robiłem to niespecjalnie, bo po prostu zostawiłem u niej pióro. Myślałem, że potem jak ona będzie pisać moim piórem, te wiersze to lepiej je zrozumiem. Teraz tłumacząc Widnokrąg pana Myśliwskiego, pojechałem do Sandomierza. I jestem teraz świadom, oczywiście to jest po fakcie, kiedy ja tłumaczę Widnokrąg, miałem tyle lat, jak pan Wiesław, jak pisał Widnokrąg. I to dla mnie daje nadzieję, że ja to teraz lepiej zrozumiem. Oczywiście to są nie takie sposoby, żeby tłumaczyć dobrze pana Myśliwskiego prozy. Był w ubiegłym roku wywiad dla najważniejszej gazety holenderskiej, NRC Handelsblad. Przyjechał do Warszawy Michel Kliras,
krytyk, który nie rozumie po polsku, tylko po rosyjsku. I on jeszcze myślał, że jeszcze z panem będzie mówił po rosyjsku, ale to byłoby niedobrze. Więc pan Myśliwski prosił mnie, żebym tłumaczył ten wywiad. Strasznie się tego bałem, bo mówić, tłumaczyć na żywo jest zupełnie coś innego niż tłumaczyć słownie. I wtedy coś ja strasznie się bałem, nie wiem, czy panu to powiedziałam, ale strasznie się bałem, że to mu się nie uda. Ale okazało się, że to kompletnie, to był żaden kłopot, bo pan Wiesław mówi tak samo, jak on pisze. To jest ten sam język. I dla mnie w tej chwili tłumacza, który już tak długo obchodzi z językiem, no przepraszam, że tak mówię, że jest mi łatwiej teraz, nie jest tak łatwo na początku. I nie jest trudno na początku. Skończywszy traktat, skończywszy także Kamienie Kamieniu, było mowa o ostatnim rozdaniu. Pan Wiesław wtedy powiedział, no teraz panie Karolu, teraz pan ma łatwo, łatwo panu to przejdzie przez ostatnie rozdanie. Ja się już bardzo cieszyłem, że faktycznie będę miał lżejszą teraz pracę, ale tak nie jest. Ja uważam, że ostatnie rozdanie to jest może, nie wiem jak u was, jest dla tłumaczenia może najtrudniejsza książka pana Wiesława. Ale jeszcze chciałem wrócić do tych zdań w języku francuskim. Podobno nie lubicie takich długich zdań. Ja myślę, po niderlandzku też, Holendrzy też nie lubią długich zdań. Witkacy też pisał bardzo długie zdania, ale on nie umiał pisać. I te zdania, chociaż ja tłumaczyłem je w całości na niderlandzkie, bo ja nie uważam, że nie wolno korygować autora. I tak samo pańskie zdania są tak piękne, że nawet w języku pisanym danej literatury, gdzie to jest nie w zwyczaju i wydawcy nakłaniają tłumaczy, redaktorzy tłumaczają, żeby skrócić, podziałać, tego nie zrobiłem i nie było trzeba, nie trzeba było. Po prostu one brzmią po niderlandzku tak samo jak po polsku i ja uważam, że to jest bardziej zasługą autora niż tłumacza. Bo pan po prostu nam ułatwia tłumaczyć takie piękne książki, bo to jest... Jeszcze chciałem panu podziękować za pańską prozę. To jest wspaniała rzecz. Wie pan, słucham Karola i nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Wypiliśmy bruderszaft. Ja mu mówię ty, ale mi permanentnie mówi pan. Nie mogę. O, nie może. Ja też zastanawiałem się nad tym, czemu się różnie zwracam do panelistów, bo wiem, że na pewno, że jesteśmy na ty z panem z Karolem. Ale tak to już jest w języku znaczy, polskim. Znaczy okazuje się, że tylko ja jestem w pojedynkę na ty z nim. On nie przyjmuje tego. Ale jest? Ja chciałbym, mogę? Tak? Mogę? Proszę. Nie o języku. Ja chciałbym dodać do tych bardzo interesujących zresztą zwierzeń państwa, chociaż skąpych, z naszej znajomości, jakśmy się poznali. Otóż z Karolem poznaliśmy się dość, powiedziałbym tak, schematycznie. Prawda? Już miał umowę, zadzwonił do mnie, przyjechał do mnie i od tej pory zaczęły się nasze dość częste kontakty. Z panią Carlier tak samo. Miała pani umowę, prawda? Spotkaliśmy się u Hani Kral. Ja miałem co innego na myśli, mówiąc, że ta książka jest trudna, ale nie będę prostował. Natomiast jeśli chodzi o Ksenię Starosielską, to myśmy się znali, no Kseniu, dość długo przed tym, zanim ty przetłumaczyłaś Kamień na Kamieniu, bo ja przecież w 1976 roku byłem na tak zwanym Festiwalu Teatru Polskiego w Moskwie i wtedy byłem w twoim domu. Tak. I najpierw to zaczęła, zdaje się, pani Pietruszewska, tłumaczyć na Gisac. Znakomita pisarka, która jest pochodzenia Polką, zna język
i przetłumaczyło Nagi Sad. Tak. I to było pierwszy raz Myśliwski po rosyjsku. Ale jeszcze wcześniej był wystawiony... Pałac. Nie. Nie, nie pałac. Złodziej. Tak. Który miał niebywałe powodzenie w Związku tak Radzieckim. W Lękomie, owszem. Tak. Mhm. W głównej roli Ewgenii Leonow grał, pamiętam. Tak, tak. A syna grał Proskurin. Pamiętasz to tak wszystko. Oni grali przez 10 lat. To. Tak. Tak. Bo od Proskurina wiem. Mhm. Coś 360 przedstawień to miało, zdaje się. I to była najwcześniejsza sprawa. A z panem Billem Johnstonem to była jeszcze osobna sprawa. Pan napisał do mnie list ze Stanów Zjednoczonych. Ja panu odpisałem i pan zjawił się u mnie któregoś razu. I spotykaliśmy się nawet od czasu do czasu na rozmowach, właściwie nie o książce, tylko w ogóle, o języku przede wszystkim. I pan mnie raz tylko przy tłumaczeniu Kamienia na kamieniu zapytał o jeden tylko szczegół. O ten pałąk do kosy. Więcej mnie pan nie pytał. I skończył pan tłumaczyć i ja z pretensją do pana, dlaczego pan nigdy się o nic mnie nie spyta? Proszę pana, bo ja mam teściowo i ona mi wszystko wyjaśniła. No to takie dodatkowe jeszcze uzupełnienia. Chociaż mógłbym długo mówić, ponieważ no, odbyłem z państwem mnóstwo rozmów. Z panią Margo się spotykamy parę razy do roku właściwie. I mówimy o wszystkim, najmniej o książce mojej. Nie no, o książkach też. Nie, ale pani mnie nie pyta właściwie. Nie, no jak ja uważam, że jestem w ogóle tłumaczem natrętnym. Nie no, czy wypisuję sobie jakieś, podkreślam, dzwonię do pana i prostrona taka i taka i co pan miał na myśli. Nie? Tak? I tak pan tego nie odbiera, no to dobrze. A pamięta pan pierwszy przekład swój na obcy język? Znaczy swojej prozy na obcy język? A wie pan, że pierwsi tłumacze, jacy się do mnie zwrócili, to byli Szwedzi właśnie. Już nie pamiętam nazwiska tego tłumacza, ale przyjechał do mnie. Wie pan, tuż zaraz jak wyszedł Kamień na kamieniu. Nie, ale jeszcze przed tym była jakaś dziennikarka szwedzka na uniwersytecie. Ja miałem jakieś spotkanie i ona właśnie później poprosiła mnie na rozmowę i powiedziała, że podoba jej się ta książka i że będą tłumaczyli w Szwecji. A później przyjechał taki tłumacz, który był zachwycony moim dramatem Drzewo. I opowiedział mi taką historię, że w Szwecji też chciano gdzieś tam ściąć na jakimś głównym placu drzewo. Wie pan, i ludzie, którzy protestowali przeciwko temu, przywiązali się łańcuchami do tego drzewa. Bardzo taki znany punkt zwrotny tak? w historii Sztokholmu. Tak? A no widzi pan. No to teraz u nas tak jest. Nie wiem, czy się przywiązuje. Nie, przywiązywali się, jak Rozpudę tam chcieli przez Rozpudę przeprowadzić drogę, to się przywiązywali ludzie. Kto pierwszy był, wie pan? Nie wiem, czy nie rosyjski jednak. Estoński podpowiadają. Może estoński, może łotewski. Wie pan. A pamięta pan coś z tego uczucia, tego utraty kontroli nad tekstem, który jednak tłumaczenia. A nie, wie pan, ja nie miałem takiego poczucia utraty kontroli nad tekstem. Zdawałem sobie sprawę, że po prostu jeśli tłumacz bierze mój tekst, no to ma prawo, wie pan, stworzyć swoją książkę. Bo ja uważam, muszę powtórzyć to, co wielokrotnie mówiłem i państwo też słyszeli pewnie na
Kongresie Tłumaczy 4 lata temu mówiłem o tym. Tłumacz jest w gruncie rzeczy współtwórcą książki. To nie jest, wie pan, pojęcie tłumaczenia jest używane w języku polskim po prostu w tak różnych, diametralnie odmiennych przekładach, że my do literatury pięknej też mówimy tłumacz. Tłumacza przysięgłego mówimy tłumacz i do autora literatury pięknej też mówimy tłumacz, a autor literatury pięknej nie jest tłumaczem, jest współtwórcą książki w swoim języku. Po prostu. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę, wie pan. Ale w tym procesie współtwórczym czuje pan jako osoba udział, czy już tylko pana tekst? Nie, no tekst, wie pan, no, jak ja bym chciał brać udział jako osoba jeszcze w procesie współtwórczym po napisaniu książki, to wie pan, to ja bym więcej nie napisał. Pan mówi, że nie odczuwał pan tego jako utratę kontroli, czyli z początku poczuł pan zaufanie do swoich tłumaczy. Ale wie pan, no taką mam naturę, nie wiem jak to wytłumaczyć, że ja na przykład nie śledzę, co robi reżyser w teatrze z moją sztuką. No dam panu przykład taki, ale to nie jest jedyny, ale najbardziej wymowny. Jak napisałem Drzewo, zresztą z inicjatywy Kazimierza Dejmka, no wielkiego polskiego reżysera napisałem. Zaprosił mnie kiedyś na rozmowę i mówi, może by pan po przeczytaniu Kamienia na kamieniu, bo to Drzewo powstało zaraz po Kamieniu na kamieniu. I mówi, może by pan coś dla mnie napisał. A ja mówię, wie pan, ja mam nawet taki pomysł. A jaki to pomysł? Siedzi chłop na drzewie, a pod drzewem dzieje się Polska. Co to znaczy dzieje się Polska? On. Ja mówię, nie wiem. A kiedy pan będzie wiedział? Jak napisze? No to niech pan pisze. No i napisałem sztukę na 250 stron, zdając sobie sprawę, że tekst tak obszerny jest nie do wystawienia. I Dejmek rozłożył ręce, jak przeczytał to. Mówi, no wie pan, ja nie jestem w stanie tego wystawić. A w jakim stanie, co by pan wystawił? Mówi, no musiałbym zrobić adaptację z tego. No to niech pan zrobi adaptację. No ale pan będzie walczył o każde zdanie. Mówi, ja nie będę walczył o żadne zdanie, nawet nie chcę czytać tego, co pan z tego zrobi. Jak to mówi? Każdy autor walczy o każde zdanie, ale ja nie walczę. Chciałbym, żeby pan mnie zaskoczył. Wie pan, no taki mam stosunek do swoich tekstów. Nie czytam żadnych adaptacji, które są wystawiane. Wie pan, nie czytam żadnych scenariuszy, które ktoś robi z moich książek. Nie czytam. Wie pan, no więc tym bardziej nie mogę ingerować nawet duchowo, nie mówiąc, że przecież jeśli chodzi o kontrolę, nie ma możliwości, ale nie mogę ingerować nawet duchowo w pracę tłumacza, który poświęca kawałek życia przetłumaczeniu mojej książki. To jest jego święte prawo, prawda, żeby on tę książkę stworzył, nie przetłumaczył, stworzył we własnym języku. Ja pamiętam wywiad, który przeprowadził holenderski dziennikarz po okazaniu się traktatu o łuskaniu fasoli. On przyjechał do pana na ten wywiad razem z tłumaczką z Warszawy i on w tym wywiadzie mówi, że w momencie, kiedy on pana go zaprosił, pierwsze pytanie z progu, czy ten Lesman to
używał prostego języka. To było pierwsze pytanie. Ja nie wiem, jaki była pańska, jak była jego odpowiedź, czy ten Espa to dobrze zrobi, czy nie. Ale jednak pan chyba spodziewa się, to znaczy, że on tłumaczy to tak, jak pan to zrobił. I on nie zrobi coś nowego. Traktat na uzyskanie fasoli po niderlandzku jest traktatem na uzyskanie fasoli pana Myśliwskiego, a nie jakiegoś tłumacza. On jest, ja uważam, że tłumacz powinien zniknąć. Jego nie ma. To jest, ja uważam, że nasze zdanie jest to, żeby nie być obecny w tym tłumaczeniu. Może nie zgadzacie się z tym, ale taka jest moja teoria. Karol, chcesz być skromny, to pozwól, że ja będę nieskromny. Po prostu takie mam zdanie, taki mam pogląd. Tak to rozumiem, tak to czuję. No do czego mnie chcesz przekonać? Ważne, że tłumacz nie stworzył nowe dzieło. Po prostu to musi być to samo dzieło. Dla mnie literatura jest sztuką słowa. Słowa. Tylko sztuką słowa. Ponieważ słowo konstytuuje świat książki. Jakie słowo, taki świat. Po prostu. Jeśli wyjdziesz z tego założenia, choć z tym się niektórzy nie zgadzają, bo uważają, że fabuły, akcje, to, tamto. Ja nie uznaję tego wszystkiego w literaturze. Fabuł, akcji, punktów kulminacyjnych, finałów i tak dalej. Nie uznaję. Prawda. No nie chcę o tym szeroko mówić. Ale jeśli taki mam pogląd, jaki przed chwilą wygłosiłem, prawda, że język jest fundamentem literatury, to jest zrozumiałe, że ten fundament literatury języka ty w holenderskim tworzysz, a nie przekładasz. Tworzysz. Jeśli mogę coś dodać, te cztery niesamowite powieści mają tę wspólną cechę, że każda powieść jest opowiedziana przez jedną osobę, nie? I można to nawet powiedzieć, że w tych książkach nie ma Myśliwskiego, że Kamień na kamieniu to jest głosem Szymka Pietruszki. A to, co Wiesław Myśliwski zrobił, to on stworzył ten głos po polsku. Oczywiście też stworzył te różne wątki, historie, ale przede wszystkim stworzył ten głos w tej pięknej polszczyźnie. I to, co Karol zrobił, to odtworzył czy stworzył głos Szymka Pietruszki po holendersku. I każdy z nas próbuje robić to samo w naszym języku. Bardzo dziękuję za to, co pan powiedział. Bo 4 lata temu, jak byłem na kongresie tłumaczy w Krakowie i tam miałem wykład inauguracyjny, to w tym wykładzie mniej więcej powiedziałem taką rzecz, że wywodzę właściwie swój język z ducha języka chłopskiego, ale z ducha. Nie reprodukuję tego języka, tylko staram się wniknąć w duch tego języka, prawda? I tym językiem staram się pisać książki, ale powołałem się na taki przykład, że emigranci chłopscy w XIX wieku, emigranci do Stanów Zjednoczonych, do Brazylii, zachowały się ich listy, zostały wydane zresztą przez takiego nieżyjącego, wybitnego historyka, profesora Kule. W dużym stopniu byli analfabetami, bo wieś, proszę pamiętać, przez wieki
składała się z, prawie z samych analfabetów. Świat wsi, świat polskich chłopów był światem mowy, a nie pisma. To jest dla nas, którzy jesteśmy wytworami pisma, jest nie do wyobrażenia nawet, jak mógł istnieć świat wyłącznie w mowie. Prawda? Więc ci chłopi, emigranci, analfabeci, jak pisali tutaj do kraju, do swoich żon, matek, sióstr i tak dalej, wynajmowali sobie pisarzy. To jest charakterystyczne, że pisać po polsku umieli emigranci żydowscy z Polski, a nie umieli chłopi. Więc wynajmowali sobie takiego Żyda, płacili mu tam te $5 i dyktowali mu listy. Ale dyktowali mu w ten sposób listy, że każde zdanie, które chłop powiedział, ten piszący musiał mu przeczytać, że jest identyczne tak, jak on powiedział. Nie mógł po swojemu pisać. Musiał tak pisać, jak ten musiał tak pisać, jak ten powiedział. Prawda? No więc ja wywiodłem z tego, powiedziałbym, taką definicję swojego pisarstwa. Że ja jestem tylko pisarzem wynajmowanym przez moich narratorów. Wynajmowanym przez moich narratorów. Ja piszę tak, jak oni mi mówią. I my jesteśmy wynajmowani, żeby to przekazać do naszych języków. Kto ciebie wynajmuje? Wydawcę i on mi za to płaci też. A to jest co innego. Ty musisz tak samo przyjąć tę sytuację, którą ja przyjmuję. Że narrator mojej książki wynajmuje cię, żebyś po holendersku napisał to, co on ci dyktuje. Ale trochę jesteśmy szpiegami, bo musimy podczas pracy wleźć do głowy, do serca, do skóry przecież tego, kto nam przekazuje głos swych bohaterów, to znaczy pisarza. Może to jest współtwórczość. To było bardzo pochlebnie dla nas wszystkich, oczywiście, usłyszeć od ciebie takie piękne słowa. Ale staramy się, niezależnie od tego, ja nie odczuwam się wynajętą, bo ja chcę to robić, bo we mnie to siedzi, bo ja to słyszę i ja chcę powiedzieć to tak, jakbyś ty chciał. O, przepraszam. Jakby chciał ten, kto opowiada. A, oczywiście, bo to tylko jest pośrednikiem jesteś. A ty nie musisz wnikać w jego głowę, w jego serce, w jego tam wyobraźnię, ponieważ on o tym ci wszystkim mówi. Owszem. To tylko w prozie pisanej w trzeciej osobie, a więc sztucznej, bo to teoretycy wymyślili prozę w trzeciej osobie, prawda? Tak, tak. Nie ma, w naturze nie ma trzeciej osoby. Tak. Opowieść z natury rzeczy jest zawsze opowieścią w pierwszej osobie. No tak jest. Prawda? Ale dla nas, dla tłumaczy, to też wyzwanie, ale kiedy to jest on ci, to on ci mówi o swoim sercu, on ci mówi o swoim umyśle, o swojej wyobraźni. Tak. On ci mówi. Ty nie musisz grzebać w jego umyśle, on wszystko powie. No jak to nie grzebać? Jednak. Nie, nie. Ja muszę tam wleźć. Przepraszam. Ale wchodzić, mi się wydaje, że wchodzić to musi narrator w trzeciej osobie. Narrator w trzeciej osobie jest wszystko wiedzący. I on wie, co kto czuł, komu jak serce pikało, co sobie wyobrażał, co pomyślał, co zamiar. Narrator wie, prawda? Trzeba wejść w jego głos. Słucham? Ale ja zrozumiałem panią Ksenię tak, że pani Ksenia musi wejść w pana głowę, a nie... Ale w mojej głowie nic nie ma. Podsłuchuję. Dlatego, że po prostu ja jestem wynajęty. Mnie wynajął ten narrator, który
opowiada w książce swoje życie. A jak wiadomo, życie opowiada się nie linearnie. Nikt nie opowiada linearnie swojego życia. Prawda? Co też jest przecież jakimś kanonem tradycjonalnej literatury, ta cała linearność. Ponieważ jak posłuchamy, jak ludzie opowiadają, to opowiadają od początku, ze środka, z końca, do końca i tak dalej przecież. Więc Ksenia nie musi w moją głowę wychodzić, bo ja jestem, no mógłbym powiedzieć, jestem robotem, którego wynajął ktoś, kto chciał podzielić się swoim życiem. A z kim on się chciał podzielić? Nie ze mną. Nie ze mną. Być może z tobą, ale nie ze mną. Bo jak on by się chciał ze mną podzielić, to ja bym mu zaczął zamiast pisać, co on mówi, to zacząłbym mu współczuć, płakać nad nim, użalać się nad nim i tak dalej. Ja jestem tu zupełnie poza tym. Ja tylko go słucham. Ja ostatnio spędziłam dużo czasu w pracowni krawieckiej Radzikowskiego, ponieważ tłumaczyłam ostatnie rozdanie i czasami miałam takie wrażenie, że jestem taką podszewką literacką w stosunku do oryginału. Oryginał był płaszczem bardzo ładnie skrojonym, a ja byłam podszewką, która mogła być atłasowa, mogła być z byle jakiego materiału, że wydawało mi się, że coś takiego, znaczy akurat wtedy rzeczywiście dużo było o szyciu, ale to mi się podobało jako takie, no, nie wiem, no jedno z określeń tłumacza, że w jakiś sposób przylega się do tego tekstu, ale jednocześnie tłumaczenie jest, wydaje mi się, dziełem oryginalnym samym w sobie, bo to jest, oczywiście jest tekst, ale język kreuje jakąś inną, coś innego. To jest takie, no to mam taką, niedawno czytałam takie wspomnienia pisarza Julien Green, pisarza amerykańskiego, ale który pisał po francusku. I on opowiadał, że zaczął pisać książkę po francusku. Zaczął tylko, ale potem musiał wrócić do Stanów, do Ameryki i chciał tą książkę kontynuować, ale już po angielsku. I wtedy stwierdził, że mimo, że już miał narrację, miał bohaterów, miał jakiś plan w głowie, wszystko właściwie było dla niego jasne, że coś mu się wymyka, że pisząc w innym języku, on nawet stwierdził, że miał wrażenie, że staje się kimś innym. I w którymś momencie w tej właśnie wspominał, że wtedy jakoś tak bardzo w sposób taki bardzo taki mocny zrozumiał, że język nie jest tylko sposobem komunikacji, ale jest też sposobem odczuwania, sposobem widzenia, sposobem myślenia, czyli myślę, że każdy z nas kreuje coś nowego, mimo że to jest jednocześnie to samo, ale coś nowego. Także to taka trochę schizofreniczna robota. Słucham was i słyszę jakby w waszych wątkach dwa instrumenty, to znaczy wszyscy, może Bill najbardziej podkreśla trzymania się słowa, tej małej cząstki, nie tracenia tej najmniejszej cząstki. A równocześnie jest ten drugi instrument, który jest przynajmniej w tej prozie, którym jest głos. I teraz zadam pytanie takie hermeneutyczne. Jak odnosi się ta mała cząstka do głosu i czy ten głos weryfikuje tą małą cząstkę? Dlatego, że wiemy, że ja zawsze mówię, że zawód tłumacza to jest tak jak sędzia, bo tłumacz decyduje i decyduje ostatecznie, cały czas. Musi cały czas podejmować ostateczne decyzje, czyli jak to słowo oddać w języku, na który przekłada. I to już jest, znaczy możemy się wahać, ale w pewnym momencie jest, trzeba oddać tekst i decyzje muszą być niemalże ostateczne. Ale
trzeba się zastanawiać cały czas, czy znaleźliśmy odpowiednik tego słowa i czego się trzymamy, szukając tej wewnętrznej weryfikacji. Czy można powiedzieć, że w tej prozie jest to głos? Tak przynajmniej was odbieram, że ten głos w jakiś sposób w głowie weryfikuje wybór słowa. No, dla mnie na pewno Kamień na kamieniu to była pierwsza książka pana Wiesława, którą tłumaczyłem i ja tłumaczyłem może 50-60 stron, zanim wpadłem na jedno zdanie, które wydawało mi się, że nareszcie znalazłem głos Rzymka po angielsku. I to było całkiem proste zdanie po angielsku, typu "There was a road ran through our village". Bardzo proste, a jednocześnie coś tam było. Czułem się trochę jak aktor, który przygotowywuje się do roli i wypróbowuje różne akcenty i gesty i wpada na jedną rzecz. To może być właśnie jakieś ubranie, albo gest, albo nawet jakiś przedmiot, który pozwala mu zacząć wchodzić w tą rolę. I właśnie tak to było z tym zdaniem. I dla mnie ten głos składa się wyłącznie z takich momentów. I jak pracowałem, to powoli, nie tak całkiem świadomie zawsze, ale zacząłem bardziej konsekwentnie podchodzić do tego, że używając na przykład po angielsku zawsze próbowałem używać słowa anglosaskie zamiast takich słów, co mają korzenie łacińskie, bo to dodaje tę chłopskość, jeśli mogę tak powiedzieć, i parę innych różnych takich decyzji, ale dla mnie ten głos to musi się składać z czegoś i składa się przede wszystkim z tych drobnych momentów, właśnie kiedy jest wybór między dwiema możliwościami i okazuje się, że jedna prowadzi bardziej na ten głos. A pani Kseniu, pani się z tym zgadza? Bo ja też słyszę u pani potrzebę taką jeszcze dodatkową, psychologiczną. W zrozumieniu, kto mówi tym głosem. Oczywiście, ja to jest dla mnie potrzebne, ale dla mnie jeszcze jest ważne, to ja nie zgadzam się z panem zdaniem o porównanie z sędziami, bo sędzioma, nie? No mniejsza z tym, bo denerwuję się po prostu. No, ale ja chcę powiedzieć, że sędzia ma kodeks ten, który on nie może wyjść za jakieś granice, prawda? A ja zawsze wątpię i do końca wątpię. I ja chcę czasem decyzja przychodzi intuicyjnie. To ja mówię, że ja chcę zrozumieć psychologię. Oczywiście, bo ja bym bardzo chciała wiedzieć, co autor, tylko nie autor, a tylko ten, który mi przekazuje myśli swego bohatera, jak umówiliśmy, co on w tej chwili myślał i dlaczego powiedział tak czy owak. I czasem ja lub jestem jakby w strumieniu tej muzycznej warstwy i ona mi podpowiada po prostu, jakie słowo będzie brzmiało tak, jak ona brzmiała w ustach tego, kto to opowiadał. No ja chcę powiedzieć, że ja jestem w lepszej sytuacji niż koledzy, bo po prostu język jest bliższy i budowa zdania jest czasem odpowiednia. No tak to jest. Nawiasem mówiąc, zawsze chciałem tłumacza razem z sędzią zaprosić do rozmowy właśnie o decyzjach, dlatego że podejrzewam, że sędzia też by twierdził, że większość wyroków intuicyjnie dochodzi do większości wyroków. Nie, ja głównie chciałem, znaczy użyłem takiego przykładu,
zwracając uwagę na sam proces decydowania, dlatego że no, tak jest. Pani mówi właśnie też o tym, że doszukuje pani, doszukuje tak intuicyjnie czy inną drogą, ale w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję. No, w końcu nie, można tak. się, nie można jako tłumacz bać się decyzji, nie można cały czas być niezdecydowanym. Nie można wahać się przez cały czas, ale ja sama siebie sprawdzam. Kilkakrotnie. Ja mam taki sposób, to znaczy, że różni tłumacze pracują różnie. Niektórzy nie schodzą z akapitu czy z jednego zdania, póki nie będą pewni, że to jest to, co oni chcą powiedzieć. Natomiast ja wracam kilkakrotnie, co to znaczy, nie wiem, może akurat i to jest to wahanie takie długie, powiedzmy, przedłużone. No nie wiem. A Karola, dla ciebie, jak szukasz może jak właśnie kodeksu jakiegoś do swojej decyzji, gdzie szukasz? No w każdym razie w wyborze między jednym słowem a drugim, to zawsze wybieram słowa kogoś ze wsi, a nie z miasta. To jest, to mówi za siebie. Nie wiem, czy tą odpowiedzią odpowiem na twoje pytanie. Ale ja używam w swojej pracy tłumacza programu komputerowego, który mi poznaje głos, więc ja nie piszę, tylko ja mówię. Więc ja przygotowuję tekst pana Wiesława, prozę, ja rozumiem wszystko i wtedy ja od razu mówię do komputera ten tekst. I ja mam takie może złudne myślenie, że to pierwsze asocjacja jest najlepsza. Często jak my piszemy, to między momentem, kiedy wpadniesz w mózgu na to słowo, a moment jak zapisujesz, to już zaczyna działać mechanizm korekty i poprawiać to słowo. I wtedy stracić ten pierwszy pomysł. Ja w tym sposobem przynajmniej ja zachowuję ten pierwszy pomysł, który nie musi być ten najlepszy, ale często taki bywa. I tutaj w tej prozie pana... Przepraszam, Wiesława, czy zawsze tak tłumaczyłeś? Nie zawsze. Ale już jakieś 15 lat już tak robię. Ale tutaj to jest język mówiona, to jest literatura mówiona. Ja myślę, że tutaj się dodatkowo jeszcze jest mi, no, daje mi możliwości znalezienia lepszych rozwiązań dla takiego typu problemów. Ale jak odnosisz się do tego, co pani Ksenia wcześniej powiedziała, że nigdy nie czyta na głos, dlatego że głos dodaje czegoś, czego może nie być w tekście. Bo tu nie chodzi o brzmienie, tu chodzi o znaczenie, tu chodzi o jakie słowo używasz. O idiom. Tak. A pan jak myśli o takim sposobie tłumaczenia? Bo to jakoś bardzo, bardzo blisko leży pana idei właśnie tego sensu chłopskiej opowieści. Że istnieje gdzieś przed słowem, znaczy przed słowem pisanym. Głos? Tak. Że głos pana, głos Karola istnieje jak przed faktycznym spisaniem tłumaczenia. A wie pan, trudno mi mówić o głosie Karola. Prawda. Natomiast zastanawiam się, czy on słyszy przed tym swój głos, czy nie. Natomiast zastanawiam się, jak ja piszę, wie pan, czy ja słyszę swój głos. No raczej nie. Raczej nie, wie pan. No jak piszę, to sobie nie seplenie pod nosem, co piszę, prawda? Ale można słyszeć w głowie też. Wie pan, jak pisałem Kamień na kamieniu, to były momenty takie, że zastanawiałem się, czy Szymek mógłby tak powiedzieć.
Ale wie pan, to akurat wyjątkowa była książka, prawda, ze względu na, no chociażby na to, że moje losy nie były tak proste, żebym się mógł utożsamić nawet mimo różnicy lat z Szymkiem, prawda. Nie odczuwałem tej tożsamości z Szymkiem. I niekiedy zastanawiałem się, czy Szymek mógł tak powiedzieć, wie pan. Otóż w takich momentach niepewności, wie pan, to ja nadsłuchiwałem, to może brzmi trochę humorystycznie, ale nadsłuchiwałem na przykład mojego nieżyjącego dziadka, mojej nieżyjącej babki. Ja ich słyszałem. Ja ich słyszałem. I wiedziałem, że mogą, że tak by powiedzieli, lub tak by nie powiedzieli. To znaczy, ja byłem w sumie nasłuchany chłopskiej mowy. Wie pan, ja spędziłem dzieciństwo na wsi. Wie pan. Ja byłem nasłuchany chłopskiej mowy. To był mój pierwszy świat właściwie. Byłem nasłuchany, naumiany, nawidziany. Po prostu ten chłopski świat, jak na tablicy zapisał się cały we mnie. Więc po prostu wydawało mi się, że ja nie jestem w stanie w tym świecie popełnić błędu. Ani językowego, ani rzeczowego. A jednak czasami zdarzały mi się takie sytuacje, prawda, że nie wiedziałem, czy Szymek mógłby tak powiedzieć. Bo Szymek nie mówi przecież gwarą. Ja w ogóle nie uznaję gwary w literaturze. Jak wspomniałem tu o duchu języka, więc mnie interesowało zawsze w chłopskiej mowie, interesował mnie duch tej mowy. Prawda? Duch to znaczy, do czego ona jest zdolna, prawda? Do jakich wytworów wyobraźni jest zdolna ta mowa? Prawda? Do jakiego poziomu metafizyki jest ona zdolna? To mnie zawsze interesowało. No więc wydawało mi się, jak powiadam, że nie jestem w stanie popełnić błędu, ale czasami bywały sytuacje, że nie miałem pewności, czy Szymek tak powie, czy nie powie. No to wie pan, przykładałem rękę do ucha i słyszałem, czy tak by powiedział, czy tak by nie powiedział. Któryś z moich przodków, wie pan. Ja ich słyszałem, tych moich przodków. Wie pan. Ale potykał się pan od razu? O co? Potykał się pan od razu o ten problem, czy wracał pan Nie, no w trakcie tekstu. Pisania, nie, nie, no w trakcie pisania, wie pan. W trakcie pisania. To nie tak, że przy jakiejś kontroli, później napisanej książki, nie, nie, w trakcie pisania. Spotykałem się z takimi rzeczami, wie pan. Kiedy słuchałem pana mowy, o której pan wspominał na kongresie tłumaczy w Krakowie, byłem dość poruszony, dlatego że sporą część życia spędziłem na studiowaniu literatury polskiej, a powiedział pan niektóre rzeczy, które były bardzo oczywiste, ale jednak nigdy nie przekazane mi przez żadnych profesorów na UJ-cie, przez żadnych nauczycielek języka ojczystego w Sztokholmie, przez żadnych osób, z którymi rozmawiałem i które też dały mi bardzo dużo do myślenia o poezji polskiej i rosyjskiej. A przytoczył pan oczywisty fakt, czyli że większość poetów polskich do pana pokolenia żyło i wyrastało w otoczeniu tej niepiśmiennej kultury mówionej, która niesamowicie wzbogacała język polski, która w zasadzie stworzyła poezję polską, stworzyła poezję rosyjską, stworzyła
te niesamowite poezje właśnie oparte na tym, o czym pan mówi. I po tym bardzo dużo myślałem oczywiście o tym, o czym się w Polsce teraz bardzo dużo mówi, czyli o wartościowaniu kultury chłopskiej. I tu chciałbym właśnie wrócić do może dosyć złożonego problemu, czyli pani Margot wspomniała o tym, że język francuski, literacki ma swoje własne zasady, w którym może być trudno oddawać pewne założenia prozy pana Myśliwskiego, które przecież mają też i bardzo specyficzny stosunek do ludzi, którym daje głos, do ludzi, którzy w ten sposób nie zawsze otrzymywali głos w literaturze europejskiej. Czy w waszych przekładach i w odbiorze waszych przekładów to odgrywało jakąś rolę i czy zastanawialiście się na tym? Mówiliście na poziomie leksykalnym, że wybieraliście słowa wiejskie, mówiłeś o tym, jak anglosaski korzeń słów mógł oddawać coś takiego, ale w szerszym pojęciu, jak odnosiliście się do tego? Może zaczniemy... To znaczy do wykładu pana Myśliwskiego? Do tej myśli? Tak, wydaje mi się, to jest bardzo... Zresztą wszystko, co powiedzieli koledzy, to ja się z tym samym... Znaczy mam te same problemy i właściwie w podobny sposób traktuję tłumaczenie. No oprócz tego, że nie mówię, nie nagrywam się, ale to jest fajny pomysł. A jeżeli mówiłam, że czasami czytam na głos, to oczywiście nie czytam całości. To jest od czasu do czasu, bo potrzebne mi jest jakieś wyczucie rytmu. Natomiast ja nie tłumaczyłam kamienia na kamieniu. Ja tłumaczyłam traktat o łuskaniu fasoli, a potem ostatnie rozdanie. Więc problem na przykład w ostatnim rozdaniu jest troszeczkę mniej jest. Znaczy no, też w małym miasteczku Radzikowski, ale nie jest to taka typowa wiejska mowa. Natomiast tak, wydaje mi się, że przy tym trudno nawet o tym mówić teoretycznie, bo to dużo intuicyjnie pewne rzeczy. To jest oczywiście się o tym, ja o tym myślę i jakoś rozgrywam to intuicyjnie. Rzeczywiście, tak jak mówiłam, francuski jest językiem dosyć sztywnym, ale to nie znaczy, że nie można sobie go troszeczkę jakoś powyginać, troszeczkę, czy na przykład, że Karol mówił, że francuski nie lubi długich zdań. Tak, rzeczywiście, ale Proust pisał bardzo długie zdania, także no to wszystko jest do przekazania w jakiś sposób, ale to trzeba czasami troszeczkę, trochę innymi sposobami na przykład. No, ja tylko chciałem dodać, że w czasie tej pierwszej naszej rozmowy to pan potwierdził to moje zrozumienie tego tekstu Kamienia na kamieniu, że to jest tekst mówiony, to jest język mówiony. I ja w ogóle jestem lingwistą przez długi czas zajmowałem się analizą dyskursu i bardzo długo patrzyłem na ten, jak ten język angielski jest mówiony i jest zupełnie prawie, że inna gramatyka tego języka mówionego i myślę, że te wiadomości, to doświadczenie bardzo mi pomagało właśnie znaleźć ten odpowiedni głos mówionego tekstu, który w żadnym momencie, ja tak chciałem w każdym razie, żeby w żadnym momencie czytelnik chciałem, żeby czytelnik zupełnie zapomniał, że czyta, że czytelnik ma słyszeć ten tekst zamiast czytać i właśnie poprzez język i tą specyficzną gramatykę i tak dalej.
No ja chyba już powiedziałam, jak pracuję częściowo intuicyjnie, absolutnie. Pomaga mi budowa języka i bliska budowa dwóch języków, oczywiście. Ale ja chcę, żeby rytm, melodię, można nazywać to jakkolwiek, żeby to było no jakby równolegle temu, co mówi autor, co mówi jego bohater, jeżeli on mówi, teraz mówię o kamieniu oczywiście, chociaż i Klucznika na przykład przetłumaczyła tam tylko rozmowy, tylko słowo, ale ja bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam bardzo bliskie jakieś sposoby mówienia u niektórych bohaterów tego. No i ja nie umiem nawet powiedzieć, czy czego w mojej pracy jest więcej. To, co ja odczuwam, czy to, co ja rozumiem. Chyba to w jakiś sposób jest splątane. No a tam, jak tam wyjdzie, no wychodzi czasem nieźle. Właśnie teraz nie wiem, od czego ja mam zacząć. Może ja powtórzę się teraz, ale proszę mnie to wybaczyć. Moja miłość do Myśliwskiego zaczęła się od Kamienia na kamieniu, kiedy ja to czytam. Jak pierwszy raz widziałam, to było w Paryżu zresztą, na wystawie Présence Polonaise. Nie wiem, czy tam, bardzo dawno temu, to był chyba rok po ukazaniu się Kamienia na kamieniu. Ona leżała na wystawie powojennej polskiej, to był 85 rok chyba. I pan był przedstawiony jako najlepszy polski pisarz powojenny przez Lisowskiego, chyba przygotował tę wystawę. I dla mnie Kamień na kamieniu jest przede wszystkim, to jest może taka osobista wypowiedź, to jest opowieść mojego ojca, który nie mógł albo nie chciał tego powiedzieć, co pan mówił w tej powieści. I dlaczego ja chciałem bardzo pana tłumaczyć, ale jeszcze oczywiście nie wiedziałem, czy ja umiałem. Dziś za później, jak wyszedł taka po ustaleniu fasoli, to była sobota, pół do 11, pierwsza strona przeczytana, sobota, dzwoni od razu do wydawcy, on ma wolny. Musisz kupić tę książkę, te prawa. Bo to jest wspaniała książka. I właśnie przez tę specyfikę, którą przed chwilą przedstawiłaś, specyficzną autora, który niby jest przedstawicielem polskiej chłopskiej literatury, nie może znaleźć w Holandii czytelnika. I wtedy ta odmowa była ze strony wydawcy. 10 lat później czytałem tak jak Ustalenie fasoli. Ta sama odpowiedź od wydawcy. Dopiero dwa lata później Querido wydawnictwo dostało zaproszenie, znaczy mówili, że to jest bardzo świetna książka. I wtedy wydawca holenderski do mnie napisał, jeżeli ten Wiesław Myśliwski jest taki wielki, to dlaczego my o tym nie wiemy? I ja wtedy opisałem list, dlaczego ten pan Wiesław Myśliwski jest taki wielki pisarz. I to jest dziwne, że to było używane w promocji tej książki i to pomogło. Pan sam kiedyś mi powiedział, że pan nie rozumie, dlaczego na Zachodzie jest takie zainteresowanie, a może szczególnie w Holandii. Okazuje się, że to wcale ta specyfika nie stoi w drodze dla zrozumienia pańskiej prozy. I Holendrzy czytają, chociaż to nie jest ich kultura, to nie jest ich historia. Ale ten... Mówisz o kamieniu, tak? Nie, najpierw od traktatu, bo to był pierwszy. Ale tak samo Kamień na kamieniu był zrozumiany i przyjęty przez krytykę i także przez czytelników. Więc i ta specyficzność, czy jak ją przetłumaczyć? Ja nie wiem. Ja tłumaczę i słyszę głos i oddaję na możliwości. Mi
się wydaje, że Holandes czytelnik rozumie pańską prozę. Ja myślę, że na pewno rozumie, bo po wydaniu traktatu Łuskaniu fasoli we Francji książka dostała taką nagrodę, to taka nagroda Saint-Emilion, takie małe miasteczko, gdzie bardzo dobre wina robią, między innymi Cheval Blanc. I to była bardzo, znaczy bardzo mnie to ucieszyło i mam nadzieję, że pana też, no bo to była nagroda nie krytyków literackich, nie jakichś ludzi z zawodu zajmujących się literaturą, tylko to była nagroda czytelników, nagroda zorganizowana przez miasto, przez biblioteki i czytali to no, zwykli ludzie. Nagroda, nagroda pani bogatych winiarzy. Poza tym była to nagroda, jak oni mówili, nagroda płynna, ponieważ to były wina, bardzo dobre zresztą wina. I tam było, bo to była nazwana tak nagroda literatury światowej w dziedzinie powieści. Było tam, nie wiem, w tym już finale chyba 6 różnych powieści i powiedziano mi, że to jednogłośnie w ogóle traktat przeszedł. Także no jednak czytelnicy rozumieją, myślę, mimo specyfiki, mimo jakichś realiów polskich. To jeszcze tylko jedno słowo w opublikowaniu, wydaniu we Francji ostatniego rozdania, to w belgijskim radio były takie są kroniki literackie na którymś programie i właśnie ta dziennikarka w 5 minut streściła bardzo dobrze książkę, wszystko zrozumiała i powiedziała, że słyszy się po prostu te rozmowy. Za nami cyka manierystyczny tutaj zegar, który niestety właśnie jest sędzią absolutnym. I który nam stawia tutaj absolutną końcową cezurę. Ja jestem jako czytelnik poruszony pana prozą. Pana mowa w Krakowie do nas tłumaczy cały czas dźwięczy w mojej głowie, dlatego że dla mnie była rewelacją pewnych rzeczy, które dla mnie bardzo gombrowiczowsko zabrzmiały. Zasobie poezji przede wszystkim, ale i prozy polskiej w niepiśmiennym chłopstwie, które dla nas Szwedów jest czymś od 500 lat nieznanym, bo my utraciliśmy kontakt z tą niepiśmienną, mówioną tradycją po reformacji. Zostało kilka pytań, bo ja słuchałem pana, jak pan opowiadał o swoim nastawieniu do tłumaczy, do tłumaczenia i do końca nie rozumiem, przed czym pan tak naprawdę chciał przestrzec panią Margot tam przy pierwszym spotkaniu. Myślę, że to zostało dla nas wszystkich pewną zagadką i pozostawimy to zagadką, ale chciałbym przekazać panu ostatnie słowo. Gdyby pan chciał innym tłumaczom tutaj zebranym coś powiedzieć, przed czymś przestrzec przy tłumaczeniu pana książek. Czy jest jakaś taka jedna uwaga, jedna myśl, którą chciałby pan przekazać? Nie ma takiej myśli, wie pani. Ja panią Margo nie przestrzegałem wcale. Nie wiem, dlaczego pani tak to odebrała, wie pani. No jakoś chyba pewnie bardzo się bałam tego tłumaczenia i tej trudności. Pani, może chciałem panią zachęcić, żeby pani przetłumaczyła to. To przecież mogła być forma zachęty. No i tak to odebrałam w sumie, no bo kontynuuję i mam nadzieję na dalsze. Widzi pani, jak się komuś mówi, słuchaj, ale to jest trudne, to w gruncie rzeczy można to interpretować, że go przestrzegamy, ale z drugiej strony można powiedzieć, że inspirujemy jego ambicje. Tak, na ambicje, mnie pan prawda? Tak. Więc ja liczyłem na to, że jak pani powiem, że ta książka jest trudna, to pani powie, no to ja ci pokażę, prawda? Że ja ją przetłumaczę i nie jest trudna. No. Dziękujemy bardzo.
My chcieliśmy skorzystać z okazji i złożyć panu jeszcze najserdeczniejsze urodzinowe życzenia, bo kilka dni temu miał pan urodziny, prawda? Także od organizatorów serdecznie życzymy wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za spotkanie.